Szanowni Państwo, przyjmę uwagi. Zamknij tam drzwi. Gotowi? Tak? Dobrze. Panowie, pierwsze jakieś słowa po meczu. Oczywiście witamy trenera Waldemara Fornika, jak jestem za Kozłowin, Pawła Stiwnika, Rechia Dziurzeniów, pan trener reprezentacji Polski, Paweł Gaw reprezentacji Polski, czyli siedzą tutaj naprawdę wybitni sportowcy. Witamy trenera Dziurzeniowy drużynę. Prosimy się podzielić spostrzeżeniami po meczu. Jak się podoba stadion? Takie pierwsze wrażenie. No to po kolei, tak? Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałem pogratulować ludziom, którzy zarządzają i klubem, burmistrzowi miasta, pięknego obiektu. Myślę, że jest to taka perełka w tym regionie. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym, no można powiedzieć, święcie otwarcia tego stadionu. Dziękujemy oczywiście za zaproszenie. Również, no myślę, pod względem sportowym było to fajne granie. Było fajne granie, dużo dobrych akcji. Wielu z moich zawodników miało okazję po raz pierwszy zaprezentować się też na tle kilku zawodników z pierwszego zespołu. I cóż mogę powiedzieć, życzę drużynie Lechii Dzierżoniów jak najlepszych wyników w lidze, oby jak najszybciej awansowali wyżej, bo myślę, że jest to miejsce i drużyna i ludzie związani z tym klubem, którzy są w stanie to zrobić i którzy zasługują na to, aby iść krok po kroku wyżej. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Ja przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi za to, że poświęcił swój czas na to, żeby tutaj przyjechać, wziąć swój zespół. Myślę, że to oczywiście dla Dzierżoniowa to sportowe święto, móc gościć drużyny z ekstraklasy. Dla mnie i dla moich piłkarzy to na pewno lekcja poglądowa. Cel był taki, żeby moi piłkarze również mogli zobaczyć, jak wygląda wyższy poziom. I na pewno tego doświadczyli. Mam nadzieję, że zapadnie to im w pamięć. A przede wszystkim cieszę się też, że tak ten stadion się zapełnił. Chcielibyśmy, by ten stadion się tak zapełniał co mecz. I na pewno są ku temu wielkie, wielkie nadzieje. Sportowo myślę, że tutaj na pewno i trener, i ja swoje wnioski wyciągamy. I na pewno mamy po tym meczu fajne zostaną wspomnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podobne czy pytania? Tak, sportowy Wałbrzych TV. Dziękuję, że mogliśmy będzie transmitować mecz online w internecie. Mam pytanie do pana trenera Waldemara Polnalika. Jakie aspekty mógł pan, albo będzie mógł pan przeanalizować po tym meczu swoich zawodników? Wie pan co, ja mam też w pamięci mecz, który grałem jeszcze z Piastem Gliwice rok temu w Pucharze Polski o podobnej porze i był to bardzo trudny mecz wtedy. Oczywiście to była jakaś stawka, bo to był awans w Pucharze Polski. Tu to było towarzysko, też mogło być inne podejście zawodników do tego meczu, ale jestem zadowolony przede wszystkim z konstruowania akcji w ofensywie, gdzie no było kilka naprawdę bardzo fajnych akcji, które no mogły się kibicom podobać. Myślę, że oni też po to przyszli, żeby zobaczyć bramki, bo to jest w takich meczach bardzo istotne. Na pewno wynik nie był rzeczą najważniejszą, ale tak jak powiedziałem, żeby pokazać dobrą grę i myślę, że to dzisiaj miało miejsce. To pana Pawła Stiwnika pytanie. Czy pana zawodnicy dzięki takim spotkaniom, widać różnicę klasową oczywiście, ekstraklasę pod czwartą ligą, będą mogli poprawić coś we własnych umiejętnościach, niekoniecznie właśnie w tym, jak się drużyna ustawia, czy drużyny, czy w jakiś taktycznych rzeczach, ale widzą cel, do czego zmierzają tak naprawdę. Zmierzają do tego, jak powinni się ustawiać do piłki, jak grać bez piłki, jak wychodzić, jak widzieć swojego kolegę, tego, który nawet nie posiada właśnie piłki. Czy pan uważa, że właśnie takie coś pozwoli im wewnętrznie zmienić podejście? No tak, ja mam na pewno taką nadzieję. Tak jak powiedziałem, była to lekcja poglądowa, a to właśnie ten pogląd miał właśnie na nich najbardziej wpłynąć, że mogli bezpośrednio doświadczyć, nie tylko w telewizji oglądając, ale bezpośrednio doświadczyć, jak wygląda szybszy futbol, jak wygląda właśnie to, co trener powiedział, konstruowanie akcji, ataków i zachowanie się zawodników, to co pan powiedział, wyjście na pozycję od piłki do piłki. Ja im to wszystko mówię, ale to najlepiej jednak jest w praktyce doświadczyć. I mam nadzieję, że to im zostanie. Panie trenerze Waldemar, pytanie jeszcze odnośnie spalonych. Kilka razy pan zawodnicy dali się złapać na spalonych. Będzie pan z nimi trenował
czytanie gry, żeby widzieli, gdzie obrońcy przeciwnika. Panie redaktorze, już panu mówię, z mojej perspektywy niekoniecznie te spalone musiały być. Nie ma warów, więc sędziowie mają rację w tym wypadku. Przed wami kolejna rozgrywka. Rozmawiamy w naszym programie przed kolejką. Macie 15 miejsce, zmierzycie się z drużyną, która jest na 6 pozycji. Czy właśnie takie doświadczenie pomoże w awansowaniu w lidze w najbliższych spotkaniach? Świdnica przecież też przed wami mecz trudny. Tak, my oczywiście znamy swój terminarz i wiemy, jakie są przed nami mecze, jakie są za nami. Drużyna jest w przebudowie. Dzisiaj można było zobaczyć, że wprowadziliśmy na boisko dwie jedenastki. Są to chłopcy, ludzie, piłkarze, którzy aspirują do gry w czwartej lidze i jeszcze na pewno niektórzy nie są przygotowani na tą ligę. Dlatego musimy, myślę, troszkę odcierpieć, ale ja uważam, jeżeli chodzi o poziom, to my nie prezentujemy złego poziomu. Jest kwestia zgrania, dogrania. Wydaje mi się, że to wszystko przed nami. Jeszcze ostatnie takie pytanie, pół żartem, pół serio, będzie dodatkowy trening rzutów karnych w drużynie Zagłębia Lubin. Ja żartowałem do moich trenerów, że Paweł dzisiaj rano zrzucił propozycję tych rzutów karnych, no i nie mieliśmy czasu przećwiczyć, a podejrzewam, że ćwiczyli cały tydzień. Było widać, że bardzo pewnie uderzali te rzuty karne. Bardzo dziękuję. Na koniec pytanie, czy jest taka możliwość, ponieważ wspieramy akcję u nas w Wałbrzychu, chłopaka, który ma 16 lat, zerwał więzadła krzyżowe. No i pomagamy zbierać na operację. Jest taka licytacja na stronie internetowej, czy jest możliwość uzyskania pieniędzy z podpisami zarówno jednej, jak i drugiej drużyny, żebyśmy mogli wystawić na licytację. Ale to proszę z kierownikiem, dobrze. Bo myślę, że taka opcja istnieje. Na pewno. Czy ktoś jest pytanie jeszcze? Nie widzę, jeżeli nie ma. Panie trenerze, życzymy powodzenia. Dziękuję, wzajemnie. Dziękujemy bardzo.